Pacjenci też się zmienili, czy tylko lekarze? Wiesz co, jest źle w naszym kraju. Mm -hmm. Jest bardzo źle. On w ogóle pomysł, żeby zostać lekarzem, który ma 7 minut na pacjenta? nie biorę tabletek, nie chodzę do lekarzy, bo wiem, że w papierach było napisane szpec. <laughs> Nie do słuchy. Jeżeli się zaaparatuje, to to jest inny świat. A Jeszcze tym alergikom pomóżmy. Działają przeciwstarzeniowo. Coś, ty będę pracowała do setki. Z... Z kogo to obchodzi, że ty pracujesz 12 <noise> Nie chcę wrócić do Państwowej Obsługi Pacjenta. Skąd się laryngologowi do głowy przyszło zajmować się jedzeniem? Kiełbasa nie leczy, ziemniak nie leczy. Kalafior nie leczy tylko u organizm. A lekarz musi być uzależniony od korporacji. Po prostu gorzej niż w Rosji. No ale kto jest samą rolę? Niewolenie wraca. Natomiast ludzie nie wiedzą, co to była komuna. Bogdan Smolosz przedstawia. Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Witam państwa serdecznie dzisiaj kolejny nasz niezwykły gość. Ja wam zaraz powiem, kto to. I porozmawiamy dzisiaj o ważnych dla nas wszystkich rzeczach. A gościem jest pani doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek. Witam Cię, Ewo. Dokładnie, witam Cię, Bogdan. Ja będę mówiła po imieniu. Dobrze, dobrze. Ewa, przyjechałaś do nas blisko, bo Ty, Twoja praca jest na Śląsku. Księgamy wstecz, jak to się zaczęło, skąd w ogóle pomysł, żeby zostać lekarzem, który ma 7 minut na pacjenta. Nie myślałam, że tak będzie wyglądać. I w czym ty możesz nam pomóc, jako ludziom, którzy się na niewielu rzeczach znamy. Będziemy cię może trochę konfrontować. Cieszę się, cieszę się. Ale, ale dużo się od ciebie dowiemy. Ty byłaś taką osobą i, i państwo do mnie pisali, żeby ta pani do nas trafiła. Ja Ewy nie znałem, ale muś, skoro Wy mówicie, że Warto, to musi być ktoś. I oto jest. Zobaczymy, zobaczymy. Ewa, jak to się zaczęło? Hmm. Hmm. Jesteś w ogóle ze śląska? Tak. Mieszkam tutaj 60 lat na Śląsku. O, no naprawdę? No, Dobra. Cichutko. Mieszkam Dobra. na Śląsku. Potem miałam cały czas na w podstawówce, w liceum 5.0. Mm -hmm. Tak jakoś jakoś poszłam na studia medyczne. Dlaczego? Dlaczego? No bo to jest podstawowe pytanie. Gdzie jest twoje dlaczego? Dlaczego? No. Bo się lubiłam uczyć. Aha. A to jest bardzo fajne I na studiach fajne przez cały czas miałam 4-7. Lubiłam się uczyć, lubiłam czytać, lubiłam rozwiązywać rzeczy trudne. Lubiłam zagadki, Ja kocham ludzi, czyli po prostu chyba to się tak jakoś dobrze się sprzęgło. No. Więc wydaje mi się, że sprzedaję wiedzę. I już jako studentka kochałaś ludzi? No nie, 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 nie. No, no tak. Wyraźnie. Potem się. <ślech> Fakad. <ślech> Jak się z młodym dostaje się w, 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 w cire od rzeczywistości, mm. a potem jest tylko więcej. Mm. Tak mi się wydaje. No ale to były jeszcze te czasy, kiedy lekarze byli z powołania. Tak, tak. No. Wiem, wiem. Ja się boję, że to tak poszło ostatnio w kiepskim kierunku, że ja sobie z tym nie radzę. Wy, wyprostuj mi moje myślenie na temat... Słuchaj, ja też nie radzę. Ja bo ostatni raz, raz byłam u lekarza z porodem i raz około jedynie słuszna teraz jest choroba mm -hmm. powikłania i to było wszystko. Mm -hmm. I generalnie omijam... Omijam jak mogę, zresztą nie mam po co, nie biorę tabletek, nie chodzę Aha. do lekarzy, bo bo, bo nie no, mam po co. No właśnie, twoja specjalizacja to jest? Specjalista laryngolog. Laryngolog. Ale jak zaczynałam pracę na klinice laryngologii, to wszyscy wiedzieli, że mnie interesuje wszystko. Więc Aha. po prostu jak przygotować pacjenta do zabiegu, jak go przyjąć internistycznie, opanować, żeby się nadawał do laryngologicznych... Spraw. Mhm. Więc po prostu wszystko. I to wszystko tak mnie kręciło, że lubiłam z dziesiątego piętra na laryngologii zejść niżej, na neurologię, Gdzie to Na Na ojcu. Tak. Potem jeszcze zejść niżej na ósme i siódme piętro do interny, bo jak czegoś nie wiedziałam, no to wiadomo, mhm. dwa piętra niżej, i zagadka rozwiązana. <grych> Drążyłam. E, akurat ty na ojcu wspominam dobrze. Tam, pięć lat temu, ortopedia jest dobra. Kocham ortopedów wszystkich. Tam, tam żonie nogę uratowali po wypadku takim czołowym pięć lat temu. Mm -hmm. I bardzo ich kocham. Ba ja, ja też po prostu tam zaczynałam, bo Aha. tam się staż y, y, zaczynałam na ojcu. Po prostu wszyscy Aha. są bezdyskusyjni. A laryngologia to bardziej dzieci czy dorośli? E, dorośli i dzieci. Jak się ma specjalizację dwójkę i jedynkę. Ja mam dwójkę, wtedy jest napis specjalista. To ma się ja, obowiązek. Ja Piekasz. <grym> bo... to, to był taki się mówił. Z zawodu nie pamiętam, ale wiem, że w, w papierach było napisane szpec. <grym> ma się obowiązek przyjmować i dzieci, i dorosłych. Aha. No fajnie, ale w laryngologii jeszcze, bo pójdziemy dalej, ale. Co z tymi patyczkami do czyszczenia uszów? No nie powinno się, bo to Aha. wtedy się w, wklepuje, upycha. Często widzę pacjentów, którzy Aha. pateczką. Czyli to prawda jednak. Tak, upychają. Jeszcze, jeszcze trudno to wyjąć. Haczykiem nie da się podważyć z, z żadnego miejsca. Twarde, suche i dopchnięte. I się męczę nad takim Aha. pacjentem, żeby wypłukać woskowinę. Więc jak już, to nie pałeczka, tylko są wszelkie rozpuszczacze. O, tych nazw Aha. jest 500. Tak. Nie będziemy jej w, w ogóle powtarzać. Bo patyczki A patycz... jak ktoś ma całe błony no. bębenkowe, to warto, warto lać wodę do uszu. Aha. Oczywiście laryngolog może się wypowiedzieć. No bo jeszcze za się, się mówiło, do że, że do leśniczego. <noise> <noise> Przeszczeliby. <noise> nie, to nie, tam mogłoby razem z mózgiem. <noise> no dobrze. Wiesz co, no to tyle lat. Pracują w z pacjentami. tak. 35 lat pracy w zawodzie. A pacjenci też się zmienili, czy tylko lekarze. Wiesz co, jest źle w naszym kraju. Mm -hmm. Jest bardzo źle. Ja mam lęki przed korporacją, mm -hmm. więc po prostu dlatego, dlatego mi nie ma. Bo co powiesz, to może być niehalo. Więc po prostu trzeba ważyć na słowo i no. Lekarz musi pilnować słów. Y no nie wiem jeszcze czego, może ubrania, żeby wiesz, wyglądał schludnie. Mhm. Wyglądał, żeby pacjent przyszedł albo i się korporacja nie doczepiła. No, każdy świadczy o sobie. Myślę, że macie trudno. Na pewno trudniej. No generalnie jesteśmy bici przez pacjenta, przez korporację, przez NFZ, przez ZUS. O! No nie ma zmił się. I musieliście się nauczyć dużo pisać. Zestawienie. No, daj spokój. daj i... spokój. No tak. Tylko nie wiem, jak to się stało. O to mnie ciekawi. O tym nam opowiedz. Jak to się stało, że twoja laryngologiczna profesja połączyła się później z, z jedną... tematem diety? Chyba dlatego, że nie dopuszczali mnie do zabiegów, bo kobieta miała spódnicę. <laughs> nie miałam spodni i to tak... Ale to czy my byśmy ci kupili spodnie. <laughs> Realia sprzed 35 lat, jak, jak nie kierowało się własnego pacjenta sporadnie, ja nie pracowałam sporadnie, tylko miałam etat, to generalnie mm -hmm. nie zaoperujesz. Ja nie wiem, Czyli jak to teraz wygląda. Marzeniem to... lekarza jest brać udział w, w operacji. Zabiega, tak, każdy w operacji. zabiegowiec um, chce operować. Aha. Czyli ingerować w człowieka, mu tam się dostać do mózgu. Być no, może od razu nie mózgu, ale. Z, wiesz, przez dwa lata, yy, właściwie po roku laryngologii zastanawiałam się, czy nie zmienić kierunku na stomatologię. Samodzielność, niezależność. Nikt mm -hmm. mi za uszami nie błączy, że coś mu się nie podoba. Mm -hmm. Wiem, co innych robię. nie patrzy na ręce. <laughs> nie, dasz tak, nie. Sama sobie patrzę, <laughs> więc musi być jakaś odpowiedzialność w zawodzie. <laughs> Tylko niestety kosztowne byłoby, byłoby zrobienie wtedy stomatologii. Nie, nie stać mnie było. Mhm. A gdzie ty teraz przyjmujesz? Yy, obsługuję od właściwie 20 lat. Obsługuję głównie uszy, więc mhm. firmy. Aparaty słuchowe, sprawdzam, czy się nadają uszy do aparatu, czy się nie nadają. Także oglądam uszy ze wszystkich możliwych stron. I... I to Ale jest... pan, bo to nauczyciele nas tak ciągnęli za uszy, pamiętam. To, nie. to chyba niech rzeczni byli, że ciągnęli. Nie, no ja byłem, ale reszta nie wiem. No dobrze, uszy, no to dla wielu osób jest to temat. Rzeczywiście, w laryngologii, jak się człowiek, laryngolog zna na uszach, to jest jakaś nobilitacja, ale. Ale spokojnie, bo każdy może mieć swoją działkę. Jeden pięknie operuje krtanie, drugi pięknie operuje zatoki, trzeci pięknie operuje nosy. Spokojnie, nie. także tutaj nie ma, nie ma także ten pewnie. lepszy od tego. I można zaradzić w chorobach suszami, bo czemu narzekają tyle ludzie na aparaty zawsze, że, że a tam nie działa, za cicho, za głośno. No to dobiera to się, się głos w firmie, która sprzedaje aparat. Więc to robi technik, <grym> protetyk i pacjent <grym> musi mieć czyste oba uszy, więc błony bębenkowe mają być Aha. bez stanów zapalnych i przewody słuchowe dopasować. zewnętrzne też mają być norma prawidłowe i bez woskowiny. I tak. wtedy zajmuje się protetyk dopasowaniem takiego lub innego aparatu słuchowego. Bo jeśli jest źle dopasowane, to, to... nie chcą zakładać. Butzy. Tak. Ja wiem, bo ja to widzę, jak przyjeżdża mamusia zwana teściową, <grym> <grym> to ona ma aparat kiepsko, słyszy, my mówimy jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, a mama ma założony aparat, a nie ma. Na jedno uchoczne dwa. <grym> jest tak, że ludzie chodzą w obu okularach. Jak mają chore dwa oczy, okay. jak mają chore dwa uszy, chodzą w jednym aparacie z powodów finansowych. Na szczęście mm -hmm. od paru lat, jest wielu lat, jest tak, że tak państwo refunduje dwa aparaty słuchowe. To takie stare. One są tak, one są i tak i tak drogie, Aha. chociaż można wy. Ale wybrać. one się chyba już poprawiły się jakość aparatów słuchowych. Do... Yy, tak, 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 tak. I trzeba dbać, żeby były właściwie dociśnięte, bo jak nie są Uszczelnione w przewodzie słowym zewnętrznym to buczy, czyli sprzęga. Wtedy trzeba docisnąć i nie sprzęga, hmm. i lepiej słychać jak z każdego głośnika. Na no co ma zrobić człowiek, pacjent, potencjalny, który <laughs> widzi u siebie jakieś niedomagania ze słuchem i chciałby niestety, coś zaradzić? To jest jak z ginekologiem, wiesz, do laryngologa, bo to wiesz, każdy jest inny, wiesz, i niestety z uszami to można przez prawdopodobieństwo. A to... można zaniedbać? Oczywiście. Hmm. Więc przez prawdopodobieństwo wyczaić, co jest w uszach. Natomiast laryngolog zajrzy i mm -hmm. o rozpoznanie jest bezdyskusyjne, ostateczne. Mm -hmm. I potem Chociaż czasami jest sposować. choroba, e e e ewoluuje, więc obraz się może zmieniać co dzień, dwa. Więc dlatego lekarz wiedzi dzisiaj to, a jutro coś innego, a pojutrze yy, sprzątanie po pierwszym i drugim. Czyli gojenie się. Czyli Twoja praca z, z pacjentami i, i z ich uszami, często ich pomaga im bardzo, bo jak przyszli w stanie kiepskim zawsze, i potem wychodzą z nowym tomotą. aparatem, ja, ja słyszę. No bo Rzeczywiście pacjenci mówi, no. są bardzo zadowoleni, jak słyszą. Rzeczywiście niedosłuchy, jeżeli się zaaparatuje, to to jest inny świat. Po prostu no. nagle kontakt jest z człowiekiem nie trzeba powtarzać, mało tego aparaty słuchowe pobudzają. Płaty skroniowe i drogi słuchowe, więc jak one są pobudzone, zwolniony jest miażdżyca w mózgu. To znaczy działają przeciwstarzeniowo, najogólniej mówiąc. No. Czyli mówią, o się człowieku, no, no. najogólniej mówiąc. Przeciwstarzeniowo? To ja bym się kupił, takie aparaty, tylko że ja słyszę. <laughs> to ja jednak zapraszam na herbatę <laughs> i miłą rozmowę, bo w medycynie zawsze trzeba dbać o uśmiech, o, o spokój, no, o to, trzeba, żeby się nie Nie Możesz kręcać. mi tak mówić, że trzeba dbać o uśmiech. Ja się już do dentysty umówiłem. <laughs> <laughs> to Ale znaczy to o spokój, o luzik, o relaks, o. No to z tym nie mam problemu. No to się cieszę, bo choroby e. się zaczynają od smutku. No. Strachu, lęku, stresu. przerażenia, stresu. I jak się mnie pytają na. No no, żyjemy a ten w ciężkim stres? kraju, teraz się to na, A ja się pytam, a co to ten stres? <noise> to dobrze, że masz no. do tego stosunek tak, taki. Zupełnie. Taki. I nie pamiętamy krzywd Nigdy. Będzie odcinek taki. E, no. no fajnie. Pomagać ludziom to zawsze jest misja wielu. miła Ludzi, się którzy jeszcze... dobrze zaczynają. Trudniej w tym wytrwać całe życie. Udało ci się. No cóż, cztery miesiące przed emeryturą. Naprawdę? To cały naród straci na tym. Coś, ty będę pracowała do setki, Słuchaj, Aha. emerytura, tak jak mi z obliczył, to prawie, że fikłam. Boże, drogi, 35 lat pracy jako lekarz po prostu nie da się nie pracować. Nie da się. A może nie... rzadko chodziłeś do pracy? Niestety, żadnego L4 od 15 Aha. lat. Aha. No, no może też wybrałam, żeby, żeby nie płacić tego chorobowego, które jest nieobowiązkowe, więc tak, tak. po prostu grzeczne płacenie. No. Żadnych L4. No. No, no właśnie. No i idziemy dalej już. Czy ty, jest jakaś rejonizacja? Czy tam, gdzie ty przyjmujesz, może być każdy? Czy, czy masz własny może każdy, gabinet? Każdy. To znaczy funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza. No. Czyli coś, co jest na odstrzał teraz w, no. o, w, obecnie, w, w obecnym kraju. W systemie chorym. Tak. 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 Po prostu... To Kasuje się swoją działalność gospodarczą. Jest ciężko, jest bardzo ciężko. Ostatnio od Nowego Ładu jest jeszcze gorzej, bo po prostu w zus trzeba iść i się dopytać o jakieś rzeczy. Kolejki nieprawdopodobne. Jeden dzień się spóźniłam z płatnością obowiązkowych składek. 190 zł. kary. Naprawdę? Za 6 godzin się spóźnieniałam dokładnie. I mi zablokowali możliwość wypisywania recept bez, 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 bez refundacji. Zaraz, muszę to wszystko rozkminić, bo po prostu nie radzę sobie. Po to prostu. musi być jakiś błąd. Tak by ci nie, nie zrobili. Dzwoniłam do go, gabinet GOF, oni mówią, że winny ZUS. Ja patrzę w ZUS, w ZUS jestem na zero, bo zapłaciłam to, co trzeba było Oczywiście nikt mnie nie poinformował, bo po co? Bo to o, osobnik ma sam sobie wejść na portal Puezus i sam sobie ma sprawdzić. Jak ja mogę sprawdzić, jak ja pracuję 12 godzin na dobę i no ja mam o sprawdzać? Kogo to obchodzi, że ty pracujesz 12 godzin. <głosy> <głosy> to, a już na Miej oni są dawno w domu po, Dobra, może zejdźmy już z tego, co mamy w tym kraju, bo jest źle dla jednoosobowej no. działalności gospodarczej. Żeby Dlatego nie cieszymy się, że to już eskalować. powoli kończymy. Powoli kończymy, idziemy do domu. No ale musimy dotrwać. Okej, okay, zadaj proszę jakieś ciężkie pytania. Ciężkie pytania. Trudne. Przychodzi pacjent, mówi: Dzień, Dobry Pani doktor. A pani: od... Ja mam siedem minut. Proszę się streszczać. Dlatego odeszłam z państwówki, jak odchodziłam dwa lata temu za pacjenta z państwówki miałam 12 zł brutto mm -hmm. i z tego po prostu wszystko sobie opłacić, więc powiedziałam dziękuję. No, to to nie ich wina, bo ty mogłaś godzinę z nim być za te 12 złotych. I jeszcze trzeba coś do zupy wsadzić. I można w miastnym coś kupić Aha. dla tych, którzy. No patrz, i oni nie chcieli za 12 zł robić i zwalili na system. No dokładnie, no dobra, dobra. No. Więc już nie, nie chcę nie. wrócić do państwowej Aha. obsługi pacjenta, bo nie, nie, nie i nie. No to smutne takie, że to się tak pokomplikowało. Że udało się poróżnić pacjentów z lekarzami? Jest mnóstwo ludzi, którzy płacą olbrzymie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Olbrzymie. I co z tego mają? Nie no jak od u mają. lekarza chodzą prywatnie <gry> do lekarza. Druga rzecz. Podatki mówią, że nam zmniejszyli z 17 na 12, to jest nieprawda. 17 na 12 nam zmniejszy i już 9% podatku płacenia na ZUS. To jest no po tak. prostu olbrzymia kwota. Wiem, bo... Czyli podatki z 17 wzrosły do 23, do 23 czyli po prostu szok. No szok. Bierzesz... I nie masz już od, odliczenia od tego ubezpieczenia zdrowotnego od podatku. No po prostu No wiemy, dlatego bierzesz telefon, dzwonisz do Torunia, do Sławka Mencena. Umawia się na wiem, spotkanie. Wiem, bardzo, I ja pojechałem. Bardzo szanuję. I ja pojechałem. Umówiłem się, pojechałem. Tylko pytanie: czy, czy nie przykleją się czasem do jedynie słusznej nam panującej partii, z której mam same, same kłopoty? Jakbym miał opowiadać, to by po prostu fikli wszyscy przed y, ekranem. Wolałabym nie poruszać tematu. Więc pytanie: Czy się Może przykleją troszkę. do. Nie, to ja dziękuję. To... <noise> nie, nie, nie no. myślę, że się nie przykleją. Tak? Myślę, że się nie przykłada. Może częściowo taki gdzieś ta, Ale i tak jest mało co w zamian. <śmiech> <śmiech> no ale wyszliśmy od podatkowej kwestii, więc mi pomogło spotkanie bardzo. Ja jestem zachwycony spotkaniem ze Sławkiem. W każdym razie mi podatki pomoże. nie z 17 na 12 wzrosły, tylko z, no. z 17 na 23-25. Y -y -y. Dla każdego. Mój mąż wykonując tę samą pracę, dostał 5 tysięcy złotych mniej rocznie. <laughs> Wykonując tą samą pracę za zeszły rok PIT ma 5 tysięcy no, mniej. To faktycznie jest różnica. To na czasie nie pojedziecie. Nie. Tak. <gry> Dobra, idziemy w kierunku diety. Dawaj. Bo skąd się laryngologowi do głowy przyszło zajmować się jedzeniem? Wiesz, więc jak mnie nie dopuszczali do tych operacji, to znaczy dopuszczali, ale nie, było, nie miałam z, z pacjenta z przychodni. No to zaczęłam się zastanawiać, czemu mu z nosa kapie, czemu mu ma zapełnie spojówek, jak mu z nosa kapie. No Czemuś luzówka, nie? Dokładnie. I potem tak sprawdzałam w diecie różne opcje, że wymyśliłam moją metodę, która nie, zna, nie znana nigdzie na świecie. Jak ktoś ma potrzebę oczyszczania nosa rano, to jest zawsze przedawkowanie zbóż i mlecznych. Więc ja mówię. Proszę przejść na trzy dni diety dobrych produktów. Bo... Czyli ja daję mięcho, jaja, ryby, kury, ryby, ryby, kury ptaki. Inne. Ale wszystkie ptaki? Nie, no proszę. <gry> I do tego warzywa, i po trzech dniach potrzeba oczyszczania rano się Wyco... Tak, dokładnie. To jest przedawkowanie węglowodanów, głównie zbóż. Czyli zastosuj dietę dobrych produktów, tak, ale. Na z tego moim... cię znamy? Dieta dobrych produktów. Tak. Co kryjemy, co jest schowane pod tą nazwą. Chętnie bym się dowiedział, um, moja książka. są dietę dobrych produktów. I ty nie przywiozesz ze samej tej książki. No proszę no cię, wchodzisz na stronę -optymalna No optymalna. tu chcieliśmy całemu narodowi pokazać. I masz streszczenie tej książki. Dobra. Pod, w opisie pod spodem tego materiału będzie link. Można kupić jeszcze o, tą książkę. No jasne, proszę. No i tam się, trzeba wszystkie te książki strony. wykupić od Ewy, żeby mogła drugie wydanie zrobić. Wiesz, co. Wiesz co? Dobra. No co to co są dobre produkty? Może tak. 99,99% ,99 dobrych produktów to są produkty do jedzenia, które można dać czteromiesięcznemu dziecku. Więc a priori są przyjazne dla przodu pokarmowego. Więc a priori. Ufizjologicznie. No co to jest a priori? Bo ja nie wiem, jestem piekarzem. Przede wszystkim. <laughs> Więc ufizjologiczniają organizm. Ja będę mówić, nie leczą, uh -huh. bo kiełbasa nie leczy, ziemniak nie leczy, kalafior nie leczy, tylko ufizjologicznia organizm. Tak, to do lekarzy mówię kiedyś to, powiem dłużej na ten temat. Więc ufizjologiczniają tak organizm. Że jak input jest ok, to output jest coraz lepszy. Output to wszystko inne. Mhm. I między input a output to cała tkanka. Output to skóra. Mhm. No. Pomaga dieta dobrych produktów no, zdiagnozować naz, 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 na sobie. Nazwijmy te produkty: mięcha, wołowe, wieprzowe, kurze, indycze, gęsie, kacze, wszystkie ryby, jajka. To są białka zwierzęce, białka roślinne to orzeszki, pistacje, orzeszki makadamia, włoskie, słonecznik to też orzeszki, len, mąka kasztanowa to też orzeszki, no i wszystkie inne, pestki dyni, to też orzeszki, sezam to też orzeszki, to są białka roślinne. I, i strączkowe, grochwa, sola, soczewica, ciecierzyca, soja, dokładnie swojej córce jak miała 6 miesięcy dawałam mi jeden bub na obiad. Słuchaj, rewelacja. Dziecko mm. było szczęśliwe, jak miało 7 miesięcy jadło dwa. Było karmione piersią, więc, więc te dzieci jadają całkiem i mało. Warzywa wszystkie, owoce wszystkie, aczkolwiek mam pretensje do jabłek, winogron, bananów i miodu. Dlaczego? Bo są inne owoce, które też są jadalne. Jabłka dają krzyżowe reakcje ze zbożami wszystkimi, więc po prostu jedno jabłko zachowuje się tak, jakby, jakby zjadł człowiek cały bohenek chleba. Winogrona też. Przez... opowiadasz za No yes. nie, to nie ja, to alergologia. No. To ja no. tylko powtarzam za nimi. Aczkolwiek surowizna jest okej, okay, więc chleb jest gotowany, ale jabłko, jabłko jest zwykle surowe. Co dziwne? Surowe jest okej. Okay. Czasem trzeba jeść, bo zabiera kwas foliowy. Nie wyszło w badaniach, że jabłka to tak raczej ostrożnie. W twoich badaniach? W no, jakich badania? No robiłem takie na wykluczenia jakieś. A jakie? No, nie Tych... wiem, takie jakieś jak były zlecone, <laughs> że, że to jabłka ja bym chętnie pod, podrążyła temat, na, no. ale... Nie wynika to. Proszę? Z żadnych badań nie wynika. Trzeba ufać sobie. Jeżeli wiesz po jakimś posiłku jest wznęty brzuch, leje się woda z nosa do czego godzin, czy szumi w uszach, do trzech godzin. Na przykład ostatnio zjadłam brokuł, słuchaj, chyba nie miałam na niego ochotę. Dolegliwość w nadbrzuszu, nie ból, szum w, szum w uszach, po prostu nagle odrzutowiec i nagle mroczki w oczach typu w prawo w lewo, menty w prawo, menty w lewo. I jakoś mówią, że PESEL za pięć za minut dolegliwości ustąpiły, Aha. PESEL został ten sam. Aha, no to niebezda. Czyli po prostu ludzie nie wierzą, że to, co się wrzuca do żołądka, no. ma wpływ na stan mroczków przed oczami, na wpływ na szumy. Piszę książkę i w książce będzie napisane, jak sobie ufizjologicznić organizm, żeby szumy się wycofały. Natomiast generalnie na razie, mm -hmm. na razie zachowuje yy, ciszę. <laughs> ciszę. No, ja mam o tyle trudno to wszystko diagnozować u siebie, bo ja się zawsze czuję dobrze. <laughs> To, to jesteś na właściwym jedzeniu. Ja od lat ja nie wiem, co to jest czuć się źle, albo co to są jakieś w brzuchu dolegliwości, albo w ogóle, bo żona znowu ma odwrotnie, zawsze i coś jest, ale jemy to samo i ona potem umiera, a ja, ale uczuć ludzi. Ja... Wiesz, co ja zwracam uwagę na wszystko, więc ja się czepiam oczu, więc. U fizjologicznym organizm tak, żeby plusy, minusy, astygmatyzm, plusy, minusy się zmniejszyły. W tym znaczeniu, że w Biblii pisze, że oczy są światłością duszy, więc im lepiej one wyglądają, tym lepiej człowiek odżywiony. Więc ja zawsze jak, jak mi się robi tak, muszę zrobić parę no. razy pomrugać, żeby coś zobaczyć, to mówię o czas zmienić dietę. Mm -hmm. I zawsze mam menty po produktach mlecznych, więc najem się sera, mleka, Może, e, no. śmietany. To po prostu e, przez półtorej dnia menty. E, to, to tak a propos, to znaczy doktor nie powinien się zajmować dietami, bo to, to, to tak tak. Nie, ja ogólnie mam, chodzi. Nie ale, to, to, Właśnie każdy lekarz powinien znać się na dietach. No nie, to jest... To jest w, w, w w kontraście do ogólnie panującej teraz Bo korporacyjnej mody. pokrzywili. Świat pokrzywili. Generalnie lekarz nie powinien się zajmować dietami. Generalnie za to można w korporacji dostać. Nawet jak nie ma poszkodowanych, generalnie również lekarz nie powinien zlecać diety przez telefon. Dietetyk może, ale lekarz nie, bo to jest udzielanie porady. No, wpiszę, no, w kodeksie etyki lekarskiej. O czym, ty, o czym ty do mnie rozmawiasz? No, ale co, ja ci mówię prawdę, w jakimś reali realiach już żyjemy, że po prostu wszyscy mają lęki przed. No to poszło tym, w pierwszym kierunku. No dobrze, a lekarz musi Zdarzy? być uzależniony od korporacji. Korporacja mu Nie ma innej płaci. opcji, tak. To znaczy, a, no. jak jestem w korporacji, to jestem lekarzem. Jestem poza korporacją, nie mam prawa być lekarzem. A ja widziałem taki fajny film z Nahor. On nie <noise> był lektor, że... <noise> Chyba w ten kierunek pójdę. <noise> Ale na razie jestem uz uzależniona, no. No. bo mając napis: lekarz medycyny, specjalista, laryngolog, muszę płacić olbrzymie składki, więc 120 zł miesięcznie dla korporacji. Po prostu. No tak, koszt... bo oni potrzebują. A <noise> no, <noise> Płać? Ja w ogóle dla żadnej piekarskiej korporacji nic nie płacę. No. Byś żartujesz? Nie. Dla... nie, nic. Żadnej korporacji piekarskiej nie płacę. Ale oni potem dbają, żebym ja nie mówiła o dziecie, żebym nie mówiła o dziecie słusznej, nie panującej przez dwa lata chorobie. Jakiej I... chorobie? Jakaś panowała przez dwa lata. Tak, no. Nie, nie mówili, mówili. Pamiętam. Yy. Ale my nie ale... możemy, ty możesz, ja nie mogę. Nie możesz. No co, nie możesz. cię. Nie mów. Znaczy, no YouTube... mogę powiedzieć, ale to, co chcę powiedzieć, to nie mogę powiedzieć. Nie więc... no. YouTube też tego nie lubią. Dobra, więc porozmawialiśmy. Po wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dobrze, po... e, Ale co? ja byłem z tych foliarzy Tak? Co <laughs> tak? robiłeś? E, ja w ogóle folii nie jadłem, <laughs> ale, ale nic nie powiekałem, Nic mi nie dawali, <laughs> nawet nie patrzyli, czy jestem zdrowy, czy nie. I nic mi nigdy nie było. To świetnie. Tak, i nasze mamy uratowałem. A jak uratowałeś mamy? Yy, nie dałem im nic dać. <laughs> Wiesz, ja też jestem za tym, że jak nie trzeba, to jak najdalej od aptek. Jak nie trzeba, no. powiem ci, że u nas w Polsce w aptek jest mnóstwo. Byłam w Chinach, uchowaj Boże, ludziom odwiedzać Chiny. Po prostu czułam za sobą 15 czujek, które mnie obserwują, oglądają. Nie, nie, Chinom dziękuję. Po prostu po prostu straszny kraj, mimo że piękny, to zniewolony nieprawdopodobnie, uh -huh. bo. Jechałam w tym w do środka obejrzeć tę rekordową armię po prostu w, w telewizji 4 lata temu. Niech żyje partia, niech żyje naród. O, jak dzieci nam są pięknie wychowywane, po prostu gorzej niż w Rosji. To ty może tu dawno na telewizor nie poczułeś. <grym> Te 4 lata temu no to takich rzeczy nie było, ale 40 lat temu takie coś było u nas no, my w Polsce. Tak, Ta, pamiętam. <grym> ja byłem w 78. stałem na 3 maja w Katowicach pod trybuną. Bo my byliśmy strzopieni ze szkoły, ja byłem w tej grupie co stała pod trybuną Miem, i wołań... jałkiem. Nie, że je, nie ja wiem ja też musiałam z chorą giewką. ojejku, przed jedynie słusznym. I teraz zatem się Czego? tęskni i to wróci. Proszę cię, <laughs> proszę cię, no, w, w, zniewolenie wraca. Natomiast no. ludzie nie wiedzą, co to była komuna, co to jest ruski mir. Nie pamiętam. <laughs> że... Nie, nie, nie pamiętam. Ja byłem w wojsku w stanie wojennym. Na niemieckiej granicy i widziałem te transporty e, rosyjskie z żołnierzami do NRD, tam i z powrotem, dziennie pociąg za pociągiem w jedną i w drugą stronę przez dwa lata. E, to było zupełnie coś innego. Tego nikt nie pamięta. Zapomnieliśmy. E, Młodzi nie wiedzą, o czym my mówimy i trzeba no. im tłumaczyć, że wydarzenia, które były 40 lat temu, były. Były dla kraju kaleczące i takie samo kaleczenie mają za wschodnią granicą. No mówię o Białorusi. I no. Mów o zdrowiu. Bo ja tu, ja w ogóle no. też nie będę się już na temat zdrowia wypowiadał, bo mi tu pan pisze na, pod YouTubeami. No i ty. Czekaj, no. Ten otyły dziad mówi o zdrowiu. Tak mi napisał. Ja bym powiedziała, ten siwy mówi o zdrowiu w tym znaczeniu. Już powiem dlaczego się czepiam zawsze siwy włosów. Kilka razy udało mi się, kilkanaście razy udało mi się siwe włosy zamienić na czarne. Y, dietą Ale to może na zaklęcie? te nie, dietą. Na te, które były <laughs> wcześniej, bo nie każdy miał czarne. Y, natomiast ja y, u siebie też y, już ostatnimi razy nie potrafię i wczoraj się nawciskałam sera Dlatego mi się dzisiaj tak chce pić i zawsze, i zawsze wszystko, co dodaję, to dodaje, to, co Nie powie... Ale tego sera? No, no lubię, no. O, no. Oscypka, no proszę cię. Hej, nie no. ma teraz oscypków o tym czasie. Są. Nie ma. No nie ale ma. wiem, to jest Tu siedziałem dwa miesiące temu z Bacą Wojtkiem kompernym. A wiem, pan mówi mówi Owczych, ja mówię o krowi. No to gołki i nie oscypki. A, no to ja wiem. A ja mnie tu wyszkolił. A, nie, a no. To sorry. No to I właśnie chcę powiedzieć, że właśnie jak po posiłku jakimś chce się pić, i jest sucho jak trampek w ustach, to to jest korelowane z siwymi włosami. No, yy, tak. Mm -hmm. Tak, bo siwe włosy to są suche cebulki włosowe. Więc ja wczoraj nagrzeszyłam... To pokutuj. <grych> <grych> Czyli Zdrowie, woda. <grych> z dieta dobrych produktów. Tak, dokładnie. Dalej wracamy do tych dobrych produktów. My, naród, chcemy się <grych> dowiedzieć... Co to są dobre produkty? Więc to są warzywa, ziemniaki, grzyby, ryby, mięcha, jajka i tłuszcze. Czyli wszystko. I owoce. Oczkolwiek z tymi owocami jest. No a co z tą twoją, bo, bo ty głosisz <głos> taką ewangelię, że mają być rozdzielne te. Yy, że produkty. to to, to, wiesz, to nie ja. To, tak, taka no. była książka Louis'Haya. Że dieta rozdzielna, która jest uznawana za jedynie słuszną w cukrzycach, bo zmniejsza ilość jadanych węglowodanów, więc osobno zjeść mięcho, a osobno ziemniaki jest Aha. bardzo korzystne, osobno zjeść mięcho, a osobno makaron jest bardzo korzystne, więc zmniejsza zapotrzebowanie na dobową dawkę węglowodanów. Yy, dieta rozdzielna jest ok. Właściwie to jestem za tym też, żeby ludzie wracali do odżywiania dziecięcego. Jak zjedzą ziemniaki, to ziemniaki. Jak zjedzą sałatkę, to nie piętnasto składnikową, tylko dwu- czy składnikową. Tłuszcz nie jest składnikiem. Jak zjedzą mięcho, to niech zjedzą roladę, prawda? Ale bez ziemniaków, bez kaszy, czyli po prostu yy, uczy się jak dziecko dobierać dawkę. No, ale kto jest samą roladę? Proszę? No co ty, ja? Idę do kebaba, mówię, proszę kebab i sos ostry. po co mi surówki? Nie masz do kebaba. Wiem, ale no coś, wiesz, czasami. Aha. Nie, to wczoraj jadłem roladę z czerwoną kapustą. Tylko. Świetnie, bez ziemniaków. Bez. Rewelacja. Mijam z jednym składnikiem. I to tak co? jadłem, bo nie miałem nic innego, bo żony nie ma, bo jest na Mazurach. A ja tu w Kędzierzynie i tak patrzę na tą roladę i została mi rolada i czerwona kapusta. ja gadam, kto tak jej w ogóle? No ty! I myślałem, że to źle. Dlaczego? No jak bez, bez ziemniaków, bez jakiejś kaszy, bez ryżu? bez To ja robię jeszcze lepiej. Idę do roboty na czczo. potem jadę do drugiej, po drodze piję rosół szklany, potem z drugiej do trzeciej też piję rosół szklany i czasem śniadanie nie ma o 18. Ty się źle odżywiasz. <laughs> z plusem, Jak ja cię kocham. To, 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 to tak nie rób. A jak się pomodlę do Boga, dobytrzymam wytrzymam do 22, to po prostu siusiu paciorek i spać yy, zmęczona. Aha. Lecę na poduszkę i proszę, żeby jeden dzień nie jeść. Naprawdę posty leczą ciało i duszę. Tak, więc właśnie. warto, warto tak. czasami przepłukać organizm mhm. wodą spod ogórków, wodą spod buraków, wodą spod rosołu, kawą, herbatą. Czyli kiszonki na no tak. Zależy dla kogo, dlatego moja dieta jest po to. Łatwiejsza książka to jest co powinniśmy jeść, a czego unikać, więc zawsze mm -hmm. dla tych mniej zainteresowanych dietami i, i czytaniem polecam jednak ją. Więc ona służy po to, żeby rozpoznać czy yy, ogórkowa, czy kapuśniak, bo jest wiele osób, szczególnie alergicy i szczególnie dzieci. Po prostu albo młodzież po kapuści białej, po kapuście kiszonej, mają zdjęcia gazy bąki. To znaczy, że ta kapusta wywołuje nieprawidłową florę w wielitach, bo prawidłowa flora w wielitach to jest zero gazu, zero bąków, brzuch wciągnięty, i wtedy te dzieci bardziej siedzą w dyniowatych czyli dynia, ogórek, cukinia, patison, arbus, melon. Tabaczek. Mhm. I wtedy te dyniowate, które dziecko lub młodzież wybiera, nie dają wzdęć gazu. Ale surowe czy gotowane? Czy... Ale każdy ma sprawdzić, co mu bardziej mhm. pasuje. No ludzie, to co mamy się uczyć obserwować Zawsze. siebie, samo poczucie, po jak się czujemy. I diagnostyczne, co do objawów, bo, bo, bo może korporacja zarzuci, że diagnozuje się choroby dietą. A tak naprawdę diagnozuje się objawy. Yy, diagnostyczny jest poranek, więc wszyscy alergolodzy robią testy z rana na ręce, na przykład nie po południu, bo już system nie jest tak reaktywny, układ współczulno, przyspółczulny. Przeważa układ przywspółczulny, który daje mniejsze reakcje. Yy... No, słoma siano, to brzmi Dobra, wiesz, to, ale, ale, Laryngolodzy la, alergolodzy zrozumieją. W każdym razie warto na śniadanie zjeść jeden posiłek, zobaczyć, jak do czego godzin się człowiek czuje, żeby zobaczyć, czy to przyjaciel. A i co, jak się zawsze czuje dobrze? <laughs> nie ma zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. <laughs> no tak, mówicie. I właśnie z tym się nie zgadzam. Ale... Im większy na, nastrój, lepszy nastrój, tym lepiej. Więc, więc zawsze trzeba dbać o luzik. Tak mamy. Nie wkręcanie się. W ogóle. Ja, jak żona moja, Marioleńka, tam by chciała coś się poddać, to ja ją zaraz rozweselę. Świetnie. To ponoć nerki masz zdrowe według medycyny chińskiej. Pewnie tak. Nasze życie to jedne wielkie szczęście. Ale powiedz mi, bo teraz jest. Niedługo już wiosna. Tak. Myślę, że to podpada pod twoją profesję. I zaczną się wszystkie alergie. Więc tak, to ja opisałam jako pierwsza w książce, co powinniśmy jadać, jak, a czego unikać. Tak jest tytuł tej książki. Tak. Co przycinek powinniśmy dieta, jadać, diet, a, co, czego, a unikać, czego unikać. Przecinek diet, dieta optymalna. I jak ktoś ma katar od 25 maja do 4 sierpnia, to jest przeważającym prawdopodobieństwem katar na trawy. Przechodzi w moją dietę, Jest ty co chcesz człowieku, 3 do 7 dni lub dłużej, dieta dobrych produktów, na śniadanie jajka, na obiad rolada, na śniadanie noga z kurczaka z grillolandii, albo na obiad zupa ogórkowa bez śmietany i ten katar po trzech dniach znika, bo Ten, który nazywamy... się trawy... Dokładne, a ludzie ładują, są uczuleni na trawy, a ładują w siebie trzy razy dziennie trawy. No to po prostu dla mnie to jest po prostu no, zaprzeczenie to inne Einsteina. Trawy. Co? Oni ładują inne trawy. Trawę, zbo, zboża no, to. Zboża. Tak. Ale co ty zboża? Ja jestem piekarzem. No to są trawy, nie? Zboża. No ja wiem, ale to co, złe? No co? No wie, że codziennie to samo. To ty jak alkoholik codziennie pije, tylko no, potem to on uważa, że alkoholika, chlebo, jady codziennie. Jak na to? jedno wychodzi. <noise> A, ludzie. Dlatego chciałem od ciebie... Ale to dobra, jeszcze tym alergikom pomóżmy, bo tak. to jest ważny temat. Ja wiem, jak ludzie się zmagają. Wystarczy w uczuleniu na trawy, zdiagnozowanym, zejść z traw do ustnie po trzech dniach. No w Ale co, zboża, pseudo zboża, wszystko? Prawy. Trawy. Trawy. To jest żyto, chleb żurkawa, zbożowa pszenica, mąka, bułka, makaron, ciasta, ciasteczka jęczmień, owies, orkisz, płaskórka, samopsza, ryż, kukurydza, kasza jaglana, sorgo, mąka tew i bambus. To są trawy. A quinoa? Nie, to są goździkowce. To, są, to jest to samo co buraki. I to jest no. to samo co kasza gryczana i, i szpinak i szczaw. Mimo, że wszystkie, każda inna inaczej wygląda. Ja tam mam quinoa z kasztanem. Świetnie. A, Albo babka płeszczak. No i babka płeśnik dlatego, no, basz, babka ta... płeśnik, to, to, dlatego go lubię. No. To jest najbardziej taki lubiany. I podnosi potas, babka płeszczak. No. Dla tych, którzy y, mają potas na mm -hmm. dolnej granicy normy, warto go podnieść. Aha. No i... Wysoki potas jest jednym z parametrów długowieczności. Y, I wysoki potas jest y, parametrem, którym łatwiej odratować chorobę nowotworową. Jest charakterystyczny zwykle dla reakcji natychmiastowej alergicznej, więc jak ktoś ma wysoki potas, to, to, to jest alergikiem, to nie chodzi o to, żeby robić jeszcze wyższy. Z jakich badań wynika poziom potasu? No potas ze krwi. Aha. I wysoki potas jest jeszcze u osób z chorobami nerek dializowanymi. Czyli po prostu, jak ktoś ma wysoki potas w tych dwóch Stanach, to nie podnosimy go jeszcze bardziej. No, natomiast generalnie jak nie ma tych dwóch chorób, kwitnąca alergia natychmiastowa i choroby nerek, no warto dbać, żeby ten potas był mm -hmm. pod górną granicą. Czyli alergicy uczuleni na pyłki traw mogą sobie zaradzić dietą. Dokładnie. Dlatego po prostu ja się dziwię, dlaczego nikt o tym nie mówi. Dlaczego po prostu lot, lekarz nie... No co ty, lekarzowi nie wolno mówić o Tyli... Musi, nawet jak ma papier od trzech dietetyków, to, to nie, nie wolno mówić o diecie. To no. głupie. To przecież bez sensu. mam to na piśmie. A oni się nie obudzą. Oni się nie obudzą. I już będzie tylko gorzej. Zachu zachowajmy ciszę prawną, nie kontynuujmy te, tego tematu. To ciszą. Dobrze, no to nie wolno przychodzić obojętnie wobec wszystkich takich głupich rzeczy, które ktoś wymyślił. No ale zobacz, popatrz, w 2005 roku napisałam, że katar siedny jest wyleczalny, nie, ufizjologiczniony, niewyleczalny, jeżeli się zboża je co 3 do 7 dni lub rzadziej i jakoś wszyscy cicho siedzą o tym, dlatego że lekarz nie, nie może mówić o diecie. No w ogóle, po, po co, no ja, bo po co wam taki pacjent, jak ja, jak 10 lat nigdzie nie był. Podobnie jak ja, no. Byłem Czas wczoraj i mówię, pani mi napisze sanatorium. Świetnie. <laughs> bo, bo byłem 10 lat temu raz w życiu i wczoraj pojechałem i mówię, pani Ewo, taka moja, pani mi napisze sanatorium, 10 lat pani nie zawracałem głowy. Świetnie. No ale... Ha, no, to jest trudne takie, że nie można mówić o tym, co pomoże ludziom. No skoro chcemy żyć z jakąś misją, że, że nasza praca ma tym ludziom pomóc i nie wolno o tym mówić. Zostawmy to aż, aż Sąd Najwyższy orzecze yy, to, to zdanie i na to nie czekam. Nie Wiem, tylko dla wielu będzie za, za późno. No, nie, to są tabletki. Ach, są tabletki. Halleluja, to dobrze. To jest rozwiązanie. Dobra, zejdźmy z tematu, bo... Ja się martwiłem, że nie ma. Wiesz co, że tej tabletki nie zjadłam od, od, od 30 lat. Nic mm -hmm. żadnego, nic. No dobrze, bo, ale no mówiłem, że jestem taki zdrowy. Żona mi mówi, nieprawda, masz za wysokie ciśnienie. Żartujesz, masz ciśnienie za wysokie? Wiesz procesie? co, mam takie... No 100 tam, te drugie nie przekracza nigdy, ale tak 140, 95... 4 na 95, no jednak powinno być poniżej 90. Jeżeli to rozkurczowe jest 95, to zalecam zrobić yy, lipidogram, czyli HDL do LDL ma być mhm. 1 do 1 i to uzyskuje na diecie dobrych produktów. HDL do LDL tak, ma być 1 do 1. dokładnie i to jest, jest parametr od razu długowiecznych. I jak LDL jest za wysoki, to to ciśnienie rozkurczowe lubi być wyższe. Lubi być wyższe. Ale my, dobrze, i homocysteina. Mówisz o diecie optymalnej. My to kojarzymy większość z nas starszych ludzi z dietą jeszcze z czasów Kwaśniewskiego. Czy to jest dostałam współ... certyfikat numer 13 mhm. lekarza optymalnego bez zdawania egzaminu od świętej pamięci Jana Kwaśniewskiego. No cóż, no cóż, no cóż. Wytłumacz się z tego. No właśnie, nie wiem, bo długo na dzieci optymalne jadłam czekoladę na śniadanie. Nie wiem, czy to Ja nie Myślę, wolność. że wie, wielu by chciało chyba. Nie, czemu? No. Fajna rzecz, tylko że teraz chyba za często to było i się troszkę uczuliłam. Aha. Czekoladę na śniadanie. No proszę, Cię, Powiem jak to ci. Z... Kto bogatemu zabroni? Powiem wnukom. Ojej, ojej. No właśnie, bo, bo były różne opinie na temat diety Właśniewskiego. No pamiętam. Kto, kto zabroni czekolady mi zjeść na śniadanie? więc to mi mam Może jakiś dietetyk. Dobra. Bo wiesz co, my, jest tak, że my lubimy i dietetyków, chcielibyśmy z powrotem lubić lekarzy. Wie, jest ciężko. Problem. Ja też mam z tym problem. E, ty głosisz rzeczy. Za godzinę przyjdzie tu w ogóle ja ktoś, kto będzie głosił, no, a skrajnie coś innego. Rozumiem to. Rozumiem. I teraz my chcemy I, ludziom pokazać. I prawda jest i po jednej i po drugiej stronie. Nie ma tak się. No bo... Jedni są za dietą wegańską. Ja też. Jedni są za dietą mięsną. Ja, ja też. też. I generalnie w poniedziałek taka, we wtorek śmaka. To ty jesteś taka za, nawet przeciw. Dlatego dieta dobrych produktów uznaje wszystkie możliwe dotąd wymyślone diety. To łatwo. <głosy> <głosy> Takie coś głosić, bo to nikomu się nie podpadnie. <noise> no jednak, okazuje się, że jednak. Aha. Wiesz co, cokolwiek byśmy nie opowiadali, zawsze jest ktoś przeciw. No proszę cię, ale żeby nie wywalać od razu, doktor, 7 tysięcy kary za yy, mówienie. za... Aha. Dobrze, Za zlecenie nie... diety. No tak, no tak. przez to. telefon. Nagrali cię. Nie, nie. nie. Kiedyś o tym powiem, bo po prostu bardzo boli. Na emeryturze. Nie. Nie emerytury nie będzie, więc A... będę pracowała do setki. Jak tak, oglądałem żyję. taki fajny film. Jak taki jeden pan profesor, doktor, spalił ten swój dokument. Nie wiem, to już dostał po prostu wysokie ceny. Musiało mu wskoczyć wcale no, się nie dziwię po prostu kontakt z korporacją lat. jest po prostu no trzeba mieć zdrowe nerwy jeżeli mnie jeszcze 4 lata minęło i jeszcze mnie do teraz telepie to trzeba mieć zdrowe nerwy No tak bo jest w różnych dziedzinach są takie sytuacje ja tu dzwonił do mnie taki bardzo znany youtuber w tym tygodniu i on walczy on walczy i chciał mnie do tej walki zachęcić A co walczy Mm, e, i ten pan e, was z glifosatem. A. E, i no ja mu to wystarczy, mówię, że kaszę grysztoną będzie kupował i już nie będzie miał glifosatu na talerzu. Zagryzał słonecznikiem i tam też nie będzie glifosatu. I ja mu gadam, i on pełno spraw sądowych i ten, a ja mu gadam, dobrze, masz żonę i dzieci. A on mówi, no nie ma. No to ty możesz być rycerzem. Dokładnie, nie? dokładnie. Dlatego odważnym można być, jak się nie ma rodziny na utrzymaniu. I tak, jest tam ja zależność. No właśnie, no właśnie. Bo ja może mam naturę taką, żebym powalczył, a, ale ja potem nie chcę ściągnąć tych wszystkich. Nie, całych nie, nie, no, kopać się z koniem, bo proszę nikt z tego Cię. z nas nie. Kopać się no. z koniem odradzam w każdemu lekarzowi. Nie. Pojedynkę nie. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.